Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem w studio jest dziś Andrzej Padniewski, Stowarzyszenie Akcja Miasto. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. W mieście trwają budowy linii tramwajowych na Popowice i Nowy Dwór. Ja bym chciał, żebyśmy chwilkę o tej drugiej inwestycji porozmawiali. Mhm. Akcja Miasto zabiegała o to, by powstała pętla, tymczasowa pętla na skrzyżowaniu Rogowskiej ze Strzegomską, tak by po ukończeniu drugiego etapu inwestycji można już było jeździć tramwajami na Nowy Dwór. Tak się nie stanie. Dlaczego? No, urząd dość dziwnie odpowiada na pytania. Przede wszystkim kwestia jest finansowa. Umowa, która została podpisana z firmą, która realizuje ten przetarg, powoduje, że miasto może wybudować tą pętlę za zaledwie 100 tysięcy złotych. Doszło do tego w ten sposób, że oszacowanie poszczególnych etapów tej inwestycji powodowało, że ta pętla została wyceniona na taką kwotę. Ona formalnie czy w normalnych warunkach kosztowałaby parę milionów, więc bardzo nas zastanawia przede wszystkim, dlaczego miasto nie decyduje się na tak tanią inwestycję i w tym miejscu będzie budować parking. To jest nieracjonalne z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że mieszkańcy Nowego Dworu mogliby dotrzeć tramwajem już na swoje osiedle w ciągu ulicy Strzegomskiej po zakończeniu pierwszego etapu prac, czy etapu, który aktualnie jest realizowany, i ułatwiłoby to przede wszystkim pod tym kątem, że nie czekaliby jeszcze kolejnego roku czy półtora na zakończenie budowy tramwaju na ulicy Rogowskiej. Tłumaczenia wrocławskich inwestycji, które odpowiadają za te inwestycje, nas bardzo zaskakują. Oni twierdzą, że ta pętla, która miałaby tam powstać, jest pętlą techniczną i okej, co nie znaczy, że na pętli technicznej tramwaj nie może zawrócić, a pasażerowie nie mogą wsiąść na pierwszym z przystanków. Rzeczy, które przedstawia tam ta spółka, bardzo nas zaskakują. Na pewno będziemy się tej sprawie dalej przyglądać i nie wiem, czy nie podejmujemy dalszych kroków, bo w tym momencie wiele wskazuje na to, że jest to bardzo niezrozumiałe, żeby nie użyć słowa niegospodarstwo, do którego się dopuszczono. Bo stanowisko miasta jest takie, że powstanie tej pętli, budowa pętli tramwajowej na kilka miesięcy, pół roku, może rok, mogłaby być uznana za niegospodarność. Tak, to zostało nam przedstawione w dostępie do informacji publicznej, o który wystąpiliśmy. Z drugiej strony patrząc, niegospodarnością jest rezygnacja z tak taniej inwestycji w zakresie, który miała zostać zrealizowana. Zresztą proszę sobie wyobrazić w tym momencie, że po tym, jak już zostanie wybudowana cała inwestycja na TAT i dojdzie do awarii tramwaju na ulicy Rogowskiej, no to potrzebujemy komunikacji zastępczej, bo te tramwaje nie mają gdzie wcześniej zawrócić. Miasto też nie realizuje ślepego toru w kierunku Muchoboru, pomimo zapowiedzi rozbudowy sieci tramwajowej, nie zdecydowało się również na ten krok, więc przyglądamy się tym inwestycjom i w paru elementach nie zgadzamy się z decyzjami urzędników, bo wydają się one najzwyczajniej w świecie nieracjonalne. Trwa budowa tramwaju na Popowice, Nowy Dwór. Czy pan wie, gdzie będzie kolejna inwestycja realizowana, gdzie będzie budowa i oddana do użytku linia tramwajowa po tych dwóch? Prezydent Jacek Sutryk mówi o tramwaju na Swojczyce, jeśli się nie mylę. Natomiast tak naprawdę właśnie jakby kluczem jest to, że od 2,5 roku prezydent naszego miasta kapitalnie realizuje program wyborczy Rafała Dutkiewicza. Enigmatyczność komunikatów wypływających z ratusza jest tak dziwna, że w tym momencie nie wiemy, gdzie miasto planuje dalsze inwestycje. W trakcie kampanii wyborczej w 2018 roku Jacek Sutryk w Gazecie Wyborczej powiedział, że na pewno w przeciągu 5 lat powstanie tramwaj na Jagodną, bo jest to bardzo prosta inwestycja. W tym momencie już się z tych deklaracji wycofuje, więc my czekamy na to, żeby Jacek Sutryk zaczął realizować swój program wyborczy, a nie program wyborczy czy deklarację swojego poprzednika, bo tak jak pan powiedział, no nie, za mało wiemy o tym, co miasto ma zamiar robić, bo urząd woli się chwalić, że z realizacji, które zostały wybudowane w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli za decyzją mieszkańców, i to otwierać na konferencjach prasowych, zamiast rozmawiać o strategicznej zmianie komunikacyjnej, której potrzebuje Wrocław. A w pana opinii priorytetem jest która linia? Na Jagodno, na Swojczyce, gdzie oczywiście trzeba najpierw wybudować mosty, nowe mosty Chrobrego, na Utaszyn, na Maślice, czy na Buchobor, przedłużenie z Nowego Dworu do Muchoboru Wielkiego? Nie chciałbym w ten sposób do tego podchodzić. Wydaje mi się, że istnieją badania, czy miasto jest w posiadaniu badań, gdzie są największe potoki samochodów i tam trzeba by doprowadzić do tego, żeby te tramwaje wjeżdżały do miasta. Przykład Jagodna, które jest urbanistycznym, nie chciałbym powiedzieć patologią urbanistyczną, ale tak to w tym momencie wygląda. To osiedle jest fatalnie zaprojektowane. Bardzo ułatwiłoby to mieszkańcom tamtego osiedla dojazd do centrum. Także tutaj myślę, że Jagodno, przede wszystkim właśnie też na krótkość tej linii, powinno zostać zrealizowane w trybie natychmiastowym.
albo rozpocząć inwestycje tak szybko, jak to możliwe. Nie wiem, tory tramwajowe przecinają się z torami kolejowymi w Toruniu, gdzie miasto wybudowało linię na Jar. We Wrocławiu urzędnicy mówią, że się nie da. Słuchanie o tym, że się nie da we Wrocławiu już troszeczkę zaczyna chyba irytować mieszkańców, bo to tak widać w komentarzach, między innymi na Facebooku u pana prezydenta, że coraz częściej informacje o tym, że czegoś nie da się zrobić, po prostu już są zbyt często podawane przez wrocławski ratusz. Także mam nadzieję, że się obudzą i do końca tej kadencji, tak jak obiecywał pan Jacek Sutryk, wybudują linię na Jagodno. Jak pan ocenia generalnie kondycję komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Wrocławska komunikacja w mojej osobistej ocenie, mi się nie zdarzyło nigdy być w tramwaju, który się wykoleił. Nie oceniałbym jej źle. Uważam, że aktualne ceny obowiązujące w MPK są odpowiednie do tego, jakie usługi świadczy. Ale mówi pan o cenach biletów. O cenach biletów mówię w tym momencie. Ale o tych teraz aktualnych, aktualnie wakacyjnie obowiązujących. Tak, po tej podwyżce. Po obniżce. Teraz po tej obniżce, to jak radni szachują tymi cenami. Ostatnio widziałem w jednym z kiosków ofertę biletów MPK zapisaną ołówkiem i to idealnie oddaje po prostu, jak wygląda nasze miasto, że pewnie ktoś zmienia. Tak, 1 września znowu wchodzi podwyżka. W tym momencie komunikacja w mieście powinna przede wszystkim, znaczy MPK powinno doprowadzić do tego, żeby zwiększyć liczbę przewozów, które realizuje przede wszystkim tramwajami, bo często te takty są zbyt rzadkie. Natomiast ja nie oceniałbym komunikacji jako złej. Oceniałbym ją jako dostateczną przy aktualnych cenach. Od 1 września proporcja ceny do jakości zdecydowanie już jest niewystarczająca, co zresztą widzimy. Dyrektor Wydziału Transportu podczas niedawnej konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, wspominała, że spadki liczby biletów sprzedawanych między 2019 do 2021 obserwują spadek na poziomie 8%. My te dane wyciągnęliśmy z wielu miast. Wrocław ma jeden z największych spadków sprzedaży cen biletów. W marcu 2019 do marca 2021 ponad 40% spadku, więc to pokazuje, że wrocławianie nie chcą jeździć MPK po podwyżkach cen biletów, która już obowiązywała w marcu i będzie obowiązywać od 1 września, co oznacza, że miasto musi przede wszystkim poprawić jakość, żeby wtedy zaoferować wyższą cenę. Zostawmy MPK, bo mamy też zmiany w Straży Miejskiej Wrocławia. Jest nowy komendant Piotr Kościelny. Wy jako Akcja Miasto przygotowaliście takich 12 wyzwań, jakie stoją przed nowym komendantem, jak rozumiem, przed całą formacją. Jakie to najważniejsze te wyzwania? Znów nie chciałbym mówić o najważniejszych. One wszystkie 12 wyzwań jest bardzo ważnych. Przede wszystkim chodząc po ulicach Wrocławia widzimy, że Straż Miejska kompletnie nie jest w stanie realizować zadań, do których została powołana. Spacerowanie czy chodzenie po mieście z wózkiem, osoby o ograniczonej mobilności mają gigantyczny problem z przedarciem się pomiędzy zaparkowanymi wszędzie dosłownie samochodami. Zdjęcia spod ogrodu botanicznego na Sienkiewicza czy ze Starówki, gdzie samochody stoją na miejscach, na których powinni mieć możliwość poruszania się piesi, jest już na taką skalę, że po prostu nikt tego nie pilnuje. Straż Miejska we Wrocławiu. Czyli dzikie parkowanie to jest duży problem? No tak, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Wrocław ma najniższe przychody ze strefy płatnego parkowania z dużych polskich miast. Tak? Kraków potrafi, czy Poznań, czy Szczecin potrafią wyciągnąć kwotę od 50 do 80 milionów złotych rocznie. Wrocław planuje wpływy na poziomie 13 milionów złotych. I teraz no, ale z czego to wynika? Już właśnie powiem. Bo taniej jest zaparkować na Starym Mieście nielegalnie, bo strażnik miejski się nie pojawi, niż nie opłacić biletów w strefie płatnego parkowania. Straż Miejska tak bardzo nie pilnuje tego, co się dzieje na naszych ulicach we Wrocławiu, że wszyscy stwierdzają, że po prostu można parkować gdzie się chce i jak się chce i tak z tego tytułu nie poniesie się żadnej kary. I to powoduje wielomilionowe straty dla miasta Wrocławia, więc pośród zadań wymieniliśmy między innymi jedno dotyczące patroli osiedlowych. Jacek Sutryk na stronie sutryk.pl przedstawia, że on już w tym momencie zakończył swoje zadanie w zakresie strażników przypisanych do każdego z osiedli. Tak się nie stało. Strażnicy miejscy są odwoływani z tych osiedli. Został odwołany strażnik odpowiadający za osiedle Borek, został odwołany strażnik odpowiadający za osiedle Przedmieście Oławskie. I to zadanie jest niezrealizowane i w efekcie strażnicy miejscy średnio, statystycznie, pojawiają się na jednym osiedlu raz w tygodniu.
Ja rozumiem, że to... Do czego oni są odwoływani? Dlatego, że brakuje, że jest po prostu za mało strażników miejskich? Prawdopodobnie tak. Tutaj jak to będzie tłumaczyć nowy komendant, to zobaczymy. Tylko ja cały czas jakby powołuję się na jeden argument. Jeżeli prezesowi MPK zabrakłoby motorniczych i nie przyjeżdżałyby tramwaje, no to nas interesuje to, że on ma problemy z wakatami. No nie, no te tramwaje mają jeździć. Mhm. Jeżeli Straż Miejska nie potrafi zająć wakatów od wielu, wielu lat i oferuje takie pensje, które naprawdę nie starczają na to, żeby strażnik miejski w pojedynkę wynajął mieszkanie we Wrocławiu, no to efekt jest taki, a nie inny, więc tutaj naprawdę trzeba bardzo dużo, mam nadzieję, że nastąpi nowe otwarcie w jednostce podwyżka straży. Wynagrodzeń to także jeden z, oczywiście. Jedno z wyzwań? I szacunek do strażników, bo my rozmawiamy ze strażnikami dość często i te osoby są bardzo zdemotywowane, one nie czuły żadnej możliwości wpływu na swoją jednostkę, także za nowego komendanta to mam nadzieję, że się zmieni i ta jednostka wreszcie wejdzie na prawidłowe tory. Bo w tym momencie jest to taki poziom, który nie przystoi dla miasta, jakim jest Wrocław. Mm-hmm. A jeszcze jakieś mógłby pan podać takie? Tak, oczywiście. Jakieś dwa jeszcze. To jest przykłady. Bardzo proste. Cyfryzacja przede wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład zgłasza pan nielegalne parkowanie, tak? No i dostaje pan świstek, że ma pan przyjść jako świadek. Nie bierze pan tego świstka, bierze pan dowód osobisty, mm-hmm. tak jak jest zapisane w tym papierze od straży. I Straż Miejska ma tak zacofany system informatyczny, że nie jest w stanie wyszukać pana w swojej bazie po pańskich danych z dowodu osobistego. Wypije pan kawę, porozmawia pan ze strażnikiem, ale sprawy pan nie załatwi. Więc chociażby jednostki w Poznaniu czy w Warszawie mają dedykowane aplikacje. Tam jest połączenie kluczem API z innymi aplikacjami umożliwiającymi nielegalne parkowanie, a Wrocław nie potrafi w ramach własnego systemu znaleźć po nazwisku osoby, której dotyczy wezwanie. Więc to jest zdecydowanie, tutaj trzeba poprawić ten system informatyczny, który jest w Straży Miejskiej i to jest chyba taki największy klucz, który wszystkich boli w momencie, kiedy tam się pojawiają. Mm-hmm, czyli czas wejść ze Straży Miejskiej w XXI wiek. Tak, a mamy rok 2021, więc ten wiek już od 20 lat, mamy XXI wiek od 20 lat, tylko ktoś na ulicy na Grobli się najprawdopodobniej jeszcze nie zorientował. Miasto wydało zgodę na rozbiórkę Solpolu w momencie, kiedy trwa jeszcze postępowanie sądowe w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. I tutaj dwie sprawy. Chciałbym zapytać, czy miasto właśnie nie pospieszyło się za bardzo z tą decyzją i powinno poczekać na zakończenie sądowego postępowania, to raz, a dwa, czy pan w pana opinii Solpol powinien być wpisany do rejestru zabytków, czy nie będziemy po nim płakać, jeśli zostanie zburzony? Architekci wrocławscy uważają, że powinien zostać wpisany na listę zabytków. Ja nie mam zdania, nie jestem architektem, uważam, że powinniśmy słuchać w tym zakresie mądrzejszych od nas, a tutaj oni ewidentnie są osobami kompetentnymi do tego, żeby się na ten temat wypowiadać i oni tak uważają. Zabytki bywają takie, które nam się podobają, które nam się nie podobają. Tutaj przykład. Tak, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie też wielu osobom przeszkadza, ale jest zabytkiem. Dopóki takie postępowanie jest prowadzone przed sądem administracyjnym, dopóty miasto nie powinno wydawać zgody na rozbiórkę, a taką zgodę wydało, co jest dość zaskakujące. Przede wszystkim z mojej perspektywy, jako mieszkańca Wrocławia, najbardziej mnie martwi to, że Zygmunt Solorz-Żak, właściciel tego budynku, jest przedsiębiorcą i on w tym miejscu ma działkę, która jest dużo szersza niż w tym momencie przestrzeń zajmowana przez Solpol. On do tego podejdzie tylko i wyłącznie ze względu na to, kim jest zawodą, nie jest przedsiębiorcą. Ja tam wybuduję budynek, który będzie rentowny. To nie musi być ładny budynek. On nie musi zatrudniać architekta klasy światowej i powstanie tam kolejny budynek, który nie przystoi do tej ulicy, prawdopodobnie, który będzie maksymalizował swoje zyski. To jest to, co powinno zapalić Wrocławian, że ta tkanka Wrocławia, jakkolwiek czy lubimy Solpol czy nie, czy nam się podoba czy nie, to ta tkanka Starego Miasta zostanie naruszona przez nowy budynek, który po prostu nie może jeszcze obniżyć jakość spacerów ulicą Świdnicką. Mhm. To na koniec jeszcze jedna sprawa, bo w całym kraju mamy takie niepokojące zjawisko, coraz więcej ataków na punkty szczepień. Zaczęło się w Grodzisku Mazowieckim, gdzie były przepychanki z obsługą punktu szczepień. W Zamościu ktoś podpalił punkt szczepień, w Gdyni był atak antyszczepionkowców na szczepionkobus, we Wrocławiu w miejscu, gdzie stał szczepciobus, bo tak się nazywa on we Wrocławiu, wymalowano napisy na wiacie przystankowej bestiobus. To wymknęło się spod kontroli? Tak. Ja jakby powiem moje osobiste zdanie, bo my się w tym temacie jako stowarzyszenie nie wypowiadamy. Ja bardzo chciałem pogratulować w ogóle MPK tego, co robi, bo ponad 3000 osób zaszczepionych w tak szybkim czasie to jest kapitalny wynik. I osoby, które przeciwko temu protestują,
To trudno określić kulturalnymi słowami, co się wydarzyło we Wrocławiu, niestety. Mam szczerą nadzieję, że prokuratura stanie na wysokości zadania. Zresztą minister Niedzielski już wypowiedział się dzisiaj w RMF FM, że on by apelował do, czy pisał słowo pisma do ministra sprawiedliwości, by traktować to jako ataki terrorystyczne, bo to jest atak terrorystyczny, bo to wypełnia dwa kryteria, czyli jest atakiem przeciwko państwu i ma podłoże ideologiczne. I mam nadzieję, że osoby, które dopuściły się tego aktu również na Leśnicy, staną przed sądem i odpowiedzą z pełną odpowiedzialnością za to, co robią. Nie ma miejsca na coś takiego. Nie potrafię zrozumieć żadnych aktów agresji, ale te akty agresji, do których doszło na wrocławskiej Leśnicy, są poza wszelką krytyką i trzymam kciuki za to, żeby chociażby Straż Miejska, o której rozmawialiśmy, czy wrocławska policja chroniła ludzi, którzy pomagają wrocławianom w tym, żeby jak najwięcej osób było zaszczepionych. To na koniec ostatnia już rzecz. Czy jeśli jesienią dojdzie do kolejnego wzrostu zakażeń, będziemy mieć czwartą falę i będzie lockdown, to tym lockdownem powinni być objęci wszyscy, czy tylko grupa niezaszczepionych? Mam nadzieję, że będą to osoby tylko niezaszczepione. Wydaje się, że znowu jakby z osobistego punktu widzenia, że objęcie lockdownem osób zaszczepionych jest po prostu nieracjonalne. Badania wszystkie pokazują, że osoby zaszczepione w tym momencie nie stanowią żadnego odsetka osób, które znajdują się w statystykach zachorowań czy zgonów. Na szczęście są to bardzo małe liczby do tego, co przeżywaliśmy, ale mam nadzieję, że osoby zaszczepione nie będą objęte tymi restrykcjami, które pewnie wprowadzi ponownie rząd. To przekonamy się pewnie już za kilka tygodni. Andrzej Podniewski, Stowarzyszenie Akcja Miasto. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.